Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Szerokim echem roznosi się wywiad, jakiego udzielił Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, dla wiodącego szwajcarskiego dziennika opiniotwórczego Noje Zürcher Zeitung. W tym wywiadzie Radosław Sikorski mówi, że, cytuje niemieccy żołnierze byliby w Polsce. Mile widziani. Koniec cytatu. Sikorski odniósł się w tym wywiadzie do dyskusji, jaką rozpoczął poprzedni rząd o celowości dyslokowania w Polsce niemieckiego systemu obrony przeciwrakietowej, i tutaj powiedział: Cytuję. Polska miała w tym czasie rząd nacjonalistyczny. My skończyliśmy z demonizowaniem demokratycznych Niemiec. Dla nacjonalistów jest to kontrowersyjny temat, ale nie dla nas. Niemcy są naszym sojusznikiem, cieszymy się z sojusznicze, sojuszniczej kooperacji dla zabezpieczenia terytorium NATO. Dlatego niemieccy żołnierze byliby u nas mile widziani. Koniec cytatu. Sikorski tutaj jeszcze dodał to również cytat niemieccy oficerowie już u nas działają w kilku placówkach NATO w moim mieście rodzinnym Bydgoszcza, a także w Szczecinie. Po tym jak rosyjskie rakiety spadły w pobliżu granicy, rozlokowaliśmy czasowo niemieckie baterie Patriot w celu zabezpieczenia granicy wschodniej. Koniec cytatu. Trudno nie zauważyć, że w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich kilku lat, narasta taka narracja w Polsce, mówiąca o tym, że bezpieczeństwo państwa polskiego jest uzależnione od pomocy obcych państw. Narasta taka retoryka, mówiąca o tym, że bezpieczeństwo narodu polskiego zależy od dyslokacji obcych wojsk na terytorium państwa polskiego. W związku z tym, Coraz większa liczba polityków zaczyna domagać się właśnie stacjonowania obcych baz wojskowych na terytorium, na terytorium Polski. No, jest to retoryka z gruntu fałszywa w mojej, w mojej opinii. Doskonale wiemy, że samo przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku na długi czas uśpiło tak naprawdę jakiekolwiek zabiegi o modernizację systemu obrony, ochrony ludności cywilnej, systemu obrony cywilnej, modernizacji armii. Wiemy doskonale, że po przystąpieniu Polski do NATO w ciągu kolejnych dwóch dekad system szkolenia rezerw był absolutnie katastrofalny. To, co dzisiaj mamy, no to jest to pokłosie właśnie właśnie tego, tego uśpienia, tej wiary w koniec historii, tego, że sojusznicy, że sojusz atlantycki załatwi za nas wszystkie problemy związane. Z bezpieczeństwem, z reagowaniem na różne, różnego typu niebezpieczeństwa, nie tylko militarne, ale także te związane ze chociażby z klęskami żywiołowymi. Widać to bardzo dobrze po systemie obrony powietrznej, który jest absolutnie w katastrofalnym stanie, jeżeli chodzi o państwo polskie, tutaj ta wiara właśnie w tę moc sojuszniczą cały czas w Polsce dominuje. Te słowa Radosława Sikorskiego dla szwajcarskiej gazety wpisują się właśnie w cały ten, w cały ten trend tego zaufania właśnie w obce siły, które mają Polskę zbawić, a zupełnie nie. Nie zauważa się albo się nie chce zauważyć w mediach głównego nurtu, że rozszerzanie NATO na wschód, że powoduje różnego rodzaju napięcia co na co zwraca bardzo wielu analityków amerykańskich uwagę. Wielokrotnie już w podcaście geopolitycznym przywoływałem chociażby pisma, książki profesora Johna Mearsheimera, chociażby jego książkę Wielkie Złudzenie, gdzie zwraca uwagę na ten fakt, że wraz z rozszerzaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego następuje wzrost napięcia w regionie i trudno te, tego oczywiście nie, za, nie zauważyć, jeżeli przyjrzymy się wypowiedziom chociażby Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Sier Siergija Ławrowa, chociażby tej wypowiedzi z 17 grudnia 2021 roku, no to tam bardzo wyraźnie przebija ta obawa o kolejne rozszerzenie NATO, to Zapowiedziane w 2008 roku na szczycie w Bukareszcie rozszerzenie o Gruzję i o Ukrainę, i przybliżenie ofensywnych systemów wojskowych systemów, które no, wokół, granic, wokół granic Rosji. Też warto na tego typu opinie zwracać, zwracać po prostu uwagę i też dostrzegać te inne procesy. I samo to zaufanie w, i ta wiara taka ślepa można powiedzieć, wiara w sojusze jest no, nieodłączną cechą, można powiedzieć, tradycji politycznej państwa polskiego czy polskich elit. Czego chyba najlepszym przykładem jest historia II drugiej, drugiej Rzeczypospolitej. Ale w tym wywiadzie Sikorskiego dla szwajcarskiego dziennika pada też kilka innych. Sformułowań, które warto tutaj przytoczyć. Sikorski odnosi się na przykład do kwestii reparacji i twierdzi, że w Berlinie poruszał ten, ten aspekt. Mówimy tutaj o reparacjach za, za atak III Rzeszy na, na Polskę i okupację naszego kraju. Podczas II wojny światowej. Natomiast Sikorski tutaj nie mówi o kwestiach finansowych, o kwestii zadośćuczynienia rządu niemieckiego Polsce, ale mówi o tym, że Niemcy mogłyby w właśnie rozwiązać problem reparacji poprzez poprzez właśnie wkład w obronność, czyli dyslokację swoich wojsk na terytorium Polski. No, to przedziwna wprost propozycja i, i do, do tego jeszcze okraszona retoryką, że stacjonujące w okręgu Kalin w obwodzie kaliningradzkim rosyjskie rakiety z głowicami nuklearnymi, jak to stwierdził Sikorski, za, cytuję, zagrażają w równym stopniu i Polsce i Niemcom. Koniec cytatu. No bardzo jestem ciekaw w jaki sposób rozmieszczenie Bundeswery na terytorium państwa polskiego miałoby polskę ochronić przed rakietami z głowicami nuklearnymi. To chyba wie tylko minister Radosław Sikorski. W tym wywiadzie padła bardzo ważna wypowiedź, ważna z punktu widzenia geopolitycznego. Radosław Sikorski odnosząc się do koncepcji wspólnej obrony europejskiej no, zadeklarował się, że jest jej wielkim zwolennikiem, ale jeszcze jest to ba bardzo, można powiedzieć, mało zaawansowany projekt, że dopiero podkreślił, że dopiero powstaje europejski budżet obronny, natomiast podkreślił, że zadaniem priorytetowym jest stworzenie wojsk szybkiego reagowania. I tutaj padła niezwykle istotna z punktu widzenia geopolitycznego argumentacja. Zdaniem ministra Sikorskiego, wojska szybkiego reagowania miałyby być gotowe do użycia w przypadku, gdyby, cytuję, Amerykanie byli w tym czasie zajęci innym konfliktem. Koniec cytatu. Mamy tu zatem do czynienia z sytuacją oficjalnego przyznania przez. Szefa polskiej dyplomacji, że Stany Zjednoczone mogą nie być w stanie zareagować tak, jak liczyliby na to politycy w Warszawie w sytuacji, kiedy doszłoby do realnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego, a USA byłyby zajęte innym konfliktem. To oczywiście w domyśle przynajmniej dwa takie inne konflikty. Możemy podać, czyli wielki konflikt na indo Indopacyfiku, w Ciesinie Tajwańskiej, chociażby, czy wielki konflikt na Bliskim Wschodzie, wojna Izraela z Iranem. I tutaj mamy dobitnie pokazane na łamach szwajcarskiego dziennika, że MSZ realnie zakłada, że. Amerykanie mogą nie być w stanie przyjść z taką pomocą, na jaką, na jaką tutaj rząd w Warszawie mógłby, mógłby liczyć, i w związku z tym zadaniem priorytetowym miałoby być stworzenie wojsk szybkiego reagowania. W, właśnie w ramach, w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach wspólnej tak zwanej obrony europejskiej. Wiemy doskonale, że te plany są no, w powijakach, tak naprawdę, o czym, już, o czym już powiedziałem. W związku z tym warto też zastanowić się nad bezpieczeństwem państwa polskiego dzisiaj, przy uwzględnieniu tej polityki, która jest prowadzona, zwłaszcza tej niebezpiecz, niezwykle niebezpiecznej prowojennej narracji. Jeżeli tutaj minister spraw zagranicznych przyznaje, że Amerykanie, nie mogą nie być w stanie przyjść z pomocą. Jeżeli wiemy jak wygląda katastrof jak katastrofalnie wygląda system obrony cywilnej czy system obrony powietrznej państwa polskiego. Wiemy, że Większość państw europejskich nie jest przygotowana do żadnej wielkiej, e, wielkiej wojny, no to wówczas warto się zastanowić, czy takie słowa, które wypowiada marszałek Sejmu pod adresem prezydenta Federacji Rosyjskiej, czy sam Radosław Sikorski, który również w tym wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika nazwał prezydenta Rosji zabójcą, to jest cytat. E, no, warto się zastanowić, czy. czy Eskalacja napięcia w relacjach z Rosją i Białorusią ma sens. Ma sens w sensie strategicznym, w sensie bezpieczeństwa państwa polskiego. Wiemy doskonale, że Polska nie jest dzisiaj przygotowana do żadnego, żadnego większego konfliktu, podobnie jak nie, jest, nie są przygotowane Niemcy czy inne państwa Unii Europejskiej. Ta retoryka, ta, to eskalowanie napięcia w relacjach z Rosją jest skrajnie, po prostu skrajnie nieodpowiedzialne. I to, że minister Sikorski przyznaje przyznaje że Amerykanie mogą być zajęci innym konfliktem jasno pokazuje że ta ślepa wiara w pomoc amerykańską i można powiedzieć wieszanie bezpieczeństwa Polski na klamce w Waszyngtonie jest tak jak powiedziałem, nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, ale po prostu sprzeczne z polską racją stanu. W interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie konfliktu na Ukrainie i jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, ponieważ to jest gwarant bezpieczeństwa, a nie eskalowanie napięcia w relacjach z tymi, z tymi krajami. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.